oszukują nas producenci żywności. Kurczak na reklamie wygląda, jakby miał chrupiącą skórkę. Okazuje się, że do tego efektu wykorzystywana jest pasta do butów. Wypływające nadzienie podczas spożywania paluszków rybnych to zasługa przeciągniętej do środka rurki, w której zawarte jest płynne nadzienie. Delikatna pianka unosząca się na powierzchni kawy to efekt dodania do niej mydła w płynie. Pięknie prezentujące się owoce morza. Producenci reklam nie wykorzystują do tego kostek lodu, tylko proszek znajdujący się w pieluchach dla dzieci. Pięknie wyglądające chrupiące pieczywo na reklamie to zasługa podkładu do twarzy. Idealny deser i pięknie ułożona bita śmietana? Tak naprawdę to pianka do golenia, która zachowuje swoją konsystencję przez cały dzień. Aby uzyskać idealnie usmażoną parówkę, producenci reklam wykorzystują lokówkę. Idealnie wyeksponowane dodatki w zupie producenci reklam uzyskują, dodając na spód małe kuleczki. Drink z lodem? Aby był on widoczny na zdjęciach, producenci reklam zastępują go żelem parafinowym. Idealnie ułożone frytki w opakowaniu. Do tego triku wykorzystywana jest gąbka i wykałaczki. Pięknie wyglądający burger. W tym celu wykorzystywane są zarówno wykałaczki, jak i gąbeczka do makijażu. Apetycznie wyglądające mięso to zasługa oleju. Dzięki niemu mięso wygląda jak świeżo ściągnięte z rusztu. Unosząca się para tuż nad jedzeniem podczas reklamy? Idealnie ułożone pancake'i to zasługa kartonowych kółek. Do ich polania producenci reklam stosują olej samochodowy, który w przeciwieństwie do syropu klonowego nie wsiąka w ciasto. Ciągle gazowana woda? Ten trik jest niebywale prosty. W reklamach do wody dorzucana jest tabletka musująca. Aby tortilla wyglądała apetycznie i nie była oklepnięta, producenci reklam układają tampony, aby placek miał się na czym oprzeć po złożeniu. Lody, które się nie topią? Lody w reklamach są wykonywane z mąki kukurydzianej, barwnika spożywczego oraz mydła w płynie.